Pamięta pan jakąś najbardziej zabawną historię z planu? Oj, było tego dużo. W takiej pracy z ludźmi zdarza się tak, że czasami jest męcząco, nużąco, ale czasami się zdarzają sytuacje śmieszne, wesołe, zaskakujące. I dlatego też lubimy tą pracę, bo tu rzeczywiście nie jest nudno. Najśmieszniejsze dla kolegów jest to, kiedy ja się, jak to mówimy u nas w żargonie, rąbnę się w tekście albo coś tutaj przestawię wyraz. No to jest zabawa na planie, nie bywa. Dla mnie to jest mniej śmieszne. Najśmieszniejszą. Dużo takich było, więc ciężko wybrać jedną. 3 lata. Najśmieszniejszych sytuacji. Urodziny Moniki, jak wróciliśmy z Ameryki. A tak, też. Ale tutaj jak siedzieliśmy właśnie na tym ślubie i prowadził właśnie tą, nie wiem, czy tą mszę, czy ten ślub, ten. Tutaj właśnie była taka scena i po prostu to było tak śmieszne. Wszyscy tak bardzo spontanicznie, wiesz, reagowaliśmy na to, co się działo tam. Najśmieszniejszą, to jest do mnie dobre pytanie, bo ja raczej pamiętam te takie bardzo tragiczne i takie, które wymagały raczej powstrzymywania emocji takich, no nie powiem negatywnych, ale dużych takich emocji.